Kilkadziesiąt rodzajów lokomotyw, stylizowane wagoniki pasażerskie i towarowe, mieszkańcy wsi, miast i miasteczek. A to wszystko w skali mikro, wykonane sprawnymi rękami modelarzy kolejowych. W Piotrkowie można było dziś oglądać makiety, których autorami są amatorzy modelarstwa z całego świata. Katarzyna Zajda. Para buch, koła w ruch. Chociaż to makiety, kolejki wyglądają, jakby za chwilę miały ruszyć. Floris Diels z Holandii pasjonuje się modelarstwem od dzieciństwa. Większość zwiedzających takie imprezy to osoby, które już siedzą w tym hobby. Ale oczywiście przychodzą też ludzie, którzy jeszcze tego nie widzieli. I dla nich jest to fascynujące coś takiego zobaczyć. I pewien procent zostaje w tym na dłużej. Pan Daniel Skarżyński poświęca modelarstwu każdą wolną chwilę. Jak mówi, tu najważniejsze są zdolności manualne i cierpliwość. Każdą dekorację, jak na przykład źdźbła trawy i liście na drzewach, trzeba wykonać własnoręcznie. Trzeba rzeczywiście najpierw zacząć od stolarki, potem trzeba zrobić elektrykę, elektronikę, żeby to jakoś jeździło sprawnie, dopasować wszystkie materiały, odcienie ze sobą, stworzyć porę roku. Podczas piotrkowskich targów po raz pierwszy kolekcjonerom pokazano najnowszy model pierwszej seryjnej lokomotywy elektrycznej EU07. To ona pojawia się właśnie na wszystkich dworcach kolejowych. Kolekcjonerzy na miniaturę czekali przeszło 4 lata, bo tyle trwał czas konstruowania modelu. Staraliśmy się, żeby wszystkie detale były dopracowane, żeby model był jak najbliższy oryginałowi w każdym calu. No i chyba się to udało. Dla modelarzy takie spotkanie to nie tylko okazja do pochwalenia się swoimi makietami, ale i szansa na nowe inspiracje, a tych nigdy nie za wiele. Radość jest w budowie raczej, a potem się pojeździ parę razy i potem się myśli, a jeszcze to poprawię. I oczywiście nigdy nie jest skończone. Każdy facet jest zawsze dzieckiem i kiedyś o tych kolejkach marzył i najchętniej by to wszystko sobie zrobił. Zresztą chyba wydaje mi się, że każdego faceta jest to właśnie takie marzenie, żeby mieć w domu taki duży, duży model kolejki. Takie makiety kosztują od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych, ale podziwiać można je w Piotrkowie bezpłatnie, także jeszcze jutro.